Tak, moi drodzy, Mikołaj Rozbicki w swoim speechu z 23 maja 2014 roku podczas naszej telekonferencji na pierwszą rocznicę najmniejszej telewizji na świecie. Ja przypomnę, że właśnie słuchacie, oglądacie najmniejszą telewizję na świecie. I za chwileczkę połączymy się z Mikołajem i zaproszę, że tak powiem, Mikołaja do debaty. I te osoby, które mają ochotę zadać jakieś pytanie, to zapraszam na czat. Będzie okazja zadać pytanie Mikołajowi. A może jeszcze będzie jakiś telefon, ale to dosłownie za sekundkę połączę się z Mikołajem i wracamy zaraz na antenę. No, witam Ciebie, Mikołaj. Pozdrawiam serdecznie z Londynu. Podejrzewam, że przysłuchiwałeś się, że tak powiem, temu materiałowi, co sam, że tak powiem, też współtworzyłeś, bo nagrałeś jakby tą część od Ciebie ze swojej strony, a my dołożyliśmy resztę. Co prawda już widziałem na czacie tam takie uwagi, że kiepska jakość. Słuchajcie, będzie ten materiał w HD wkrótce, dzisiaj w nocy. Poleci tam, że tak powiem, na kanał YouTube'owy najmniejszej telewizji. No i wtedy, jak ktoś ma niedosyt, to może sobie jeszcze raz to na spokojnie przesłuchać. A ja Ciebie witam i może jakieś refleksje odnośnie tej naszej rozmowy. Może coś tam się w międzyczasie od poniedziałku w Twojej głowie stworzyło. Tu się cały czas rodzi, produkcja trwa, my tworzymy to na bieżąco. A to wiesz co, tak przy okazji jeszcze powiem, ja mam taki fajny nick, wiesz, Fabryka, no jestem znany jako Fabryka i przy okazji pozdrowię czatowiczów, bo dzisiaj, że tak powiem, spore grono i to starych osób, które dawno, dawno nie były na czacie. Ho, ho, długo by wymieniać, także pozdrawiam wszystkich serdecznie, a tych, których jeszcze nie ma, to zapraszam po prostu. Ja również pozdrawiam, jeszcze raz może od początku dobry wieczór, przywitam się z wszystkimi oficjalnie. Te spoty, które widzieliście, one są na stronie, no chwilowo, bo jeszcze strona tutaj telewizji powstaje, bo tutaj dopracowujemy wszystkie szczegóły techniczne. To wszystko jest powoli się rodzi, co możemy to pokazujemy, nie chcemy tak całkiem wystawiać czegoś pustego. Na razie to jest forma prezentacji, więc nasze spoty są na czas przebudzenia WordPress.com. Tam jest link, który na razie jest linkiem całej kampanii, pierwszy wpis po prostu. Tam możecie wszystko śledzić, spoty, informacje najważniejsze, to co się dzieje. Tak jak mówię, my tworzymy coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było, dlatego nie ma wzorców pierwotnych. Nikt tego nie robił w takiej skali, z takim pomysłem, z taką ideą. Jesteśmy pierwsi, dlatego po prostu musimy prezentować to, co robimy, żeby też z konkretnymi, poważnymi ludźmi poważne rzeczy no, realizować. Tutaj już kilka audycji było, więc większość, która śledziła, to może tam zerknąć. Mówiliśmy o wielu szczegółach, mówiliśmy o pewnych niuansach tego świata medialnego, internetowego. Mówiliśmy, tłumaczyłem, z czego wynika moja strategia i pomysł. No i tam spotkałem się z takimi komentarzami. Myślę, że warto, Robert, tutaj odnieść się do tego, że jest już przecież coś takiego, no bo ja wolę się komunikować z ludźmi, jeżeli taki argument się pojawił, że przecież już jest coś takiego, że jest NTV, na przykład taka telewizja. No i jeśli pozwolisz, to ja się ustosunkuję do tego. No jak najbardziej, jak najbardziej. To jest kompletne nieporozumienie. Tu z całym szacunkiem do Janusza Zagórskiego, który w tym środowisku robi i działa wiele, ale to jest po prostu kolejna telewizja jednej no kilku osób tak naprawdę. Sam wiesz, Robert, my też się tu komunikujemy, wiemy, ja współpracowałem z Januszem wiele lat, on ma swoją koncepcję. Czy słuszna, czy nie, to już jest inna kwestia. Ja mam pewne zastrzeżenia, ale szanuję wszystko, to jego dorobek i póki... Ja uważam, że zawsze będzie temat wspólny, tylko ja wybrałem inną ścieżkę. Patrząc nawet po konstrukcji
telewizji NTV, no to są konkretnie kilka osób, z którymi ciężko się skomunikować de facto w jakiejś poważniejszej strategii marketingowej czy kampanijnej. A takich podmiotów jak NTV czy moja wcześniejsze telewizje jest mnóstwo. Coraz więcej przynajmniej. Są też kanały YouTube'owe, są takie serie filmików różnego typu, produkcje uświadamiające z Polski i zagranicy. To, o czym ja mówię, to ma być zespół ekspertów, normalnie zespół dziennikarzy, reporterów, współpracujących ze sobą, obrabiających informacje, porządkujących informacje z różnych portali najważniejszych w jednym miejscu. To nie jest w NTV. No, wejdźmy sobie na stronę NTV, co tam mamy. Ramówka tak naprawdę nie jest różnorodna. Nie ma tam odnośników do najważniejszych rzeczy, nie ma zebranych, omówionych tematów. Także tu nawet pod tym kątem. To jest dla mnie jeden z takich, może to trochę surowo ocenię, ale jeden z takich wideoblogów bardziej zaawansowanych technologicznie, który jest telewizją no zasadniczo Janusza Zagórskiego, jego wizji tego wszystkiego i tutaj wszystko jest spoko. Natomiast to, co ja robię, to co my tu planujemy, to, co konstruujemy każdego dnia, to jest zupełnie coś innego. Te spoty, które mieliście szansę zobaczyć, to tak naprawdę jest efekt kilku ludzi. Zobaczcie, że ja w jeden zespół zebrałem kilku ludzi grafików, monterów wideo, jest też dźwiękowiec, to wszystko powoli będzie tam coraz bardziej profesjonalną formę przybierało. Będą też takie wstawki telewizyjne konkretnie, przerywniki i tak dalej, ale to byłyby tylko bajery. Bez tego tak naprawdę, bez tej idei, którą ja chcę zrobić, znaczy my tu razem chcemy zrealizować, tylko jakby mi się ona gdzieś nakreśliła, jestem tym głównym projektantem. Ale ważne są szczegóły i ci wszyscy fachmeni, którzy siedzą w tych poszczególnych rzeczach, oni zbudują ten sukces. Natomiast co będzie sukcesem? Sukcesem będzie to, że gdy my uporządkujemy przede wszystkim tę całą ilość super, no naprawdę teraz tych alternatywnych mediów jest całe mnóstwo. Przeciętny użytkownik, no możesz w zakładce mieć 5-6 adresów i tylko z nich czerpać, ale to nadal jest mało. Świat jest bogaty, są materiały anglojęzyczne z Ameryki Południowej, są rosyjskie świetne materiały odnośnie duchowości i tak dalej. Jest cała masa rzeczy, które wymagają rzetelnego tłumaczenia i publikowania, oprawiania w dobrą formę, bo to jest ku naszej korzyści, żeby społeczeństwo było bardziej świadome i coraz bardziej te materiały wyjaśniające, jak działa rzeczywistość, jak działa państwo, jak działa korporacja, jak działa z GMO, jak działają szczepionki, to wszystko jest kluczowe. I no wybaczcie, drodzy Państwo, ale jeśli ja bym polecił dzisiaj komukolwiek telewizję Janusza Zagórskiego w tym module, czy jakąkolwiek inną jedną telewizję, bo tu chodzi o Janusza akurat, ale no akurat to jest ten przykład, bo ktoś się odniósł do tego, no to wybaczcie, ale na stronie NTV na pierwszy rzut oka co zobaczymy? No, że jest jakaś telewizja, że niby są ludzie, ale w ramówce jest jedna osoba, że nie ma podstawowych informacji o GMO i tak dalej, gdzie to znaleźć, tylko są banery, ewentualnie linki, to też średnio aktualizowane, bo tam nie ma czasu. No jest mnóstwo wywiadów i materiałów, ale nawet sam NTV uporządkować to wszystko, jest to jakieś wyzwanie i problem, bez ekipy ludzi jest to ciężko, dlatego Janusz jest taki zagoniony. Ja chcę tego uniknąć, bo ja chcę mieć czas na życie prywatne, chcę mieć po prostu, nie chcę być oszołomem, który poświęca, rzuca wszystko w celach ratowania świata, a życie prywatne mu w gruzach leży. No to już wiele osób ten błąd, myślę, popełniało w tym środowisku i nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić profesjonalną pracę, żeby odciąć ziarno od plew informacyjnej i żeby uporządkować te informacje w naprawdę ultranowoczesnym, młodzieżowym, takim okiem już cybernetycznej przestrzeni, językiem i chcę to nawiązać do takiego prostego efektu, jak ACTA osiągnęła. Zobaczcie, to była grupa, no z jednej strony nieskoordynowana, ale z drugiej strony współpracująca grupa ludzi, która po prostu we wszystkich ich interesie było rzetelne poprzez humor, także poinformowanie przeciętnego użytkownika internetu, jakim zagrożeniem jest ACTA. No i to się udało. Dzięki temu, że ludzi uświadomiono w bardzo szybkiej kampanii, z serią spotów i filmików i różnego typu akcji, mniej lub bardziej poważnych, ale jednak wyśmiewających, pokazujących pewne treści, udało się oddalić ten akt prawny. To był wielki sukces. Może jeszcze po latach będzie on bardziej doceniony niż obecnie. Ja już go teraz doceniam. Rząd się wycofał. I wszystkie te dziwne rzeczy zostały naświetlone, przynajmniej na jakiś czas internet został uratowany. Na długi czas wystarczający, żeby to zabezpieczyć dalej. Natomiast to jest tylko przykład takiej kampanii, która jeśli byłaby skoordynowana jeszcze bardziej, i teraz znowuż to drobne zastrzeżenie, które chcę poczynić, absolutnie podkreślam to, tu nie chodzi o to, żeby stworzyć centralny zarząd tego, nie. To ma być raczej centralny koszyk, taki management, gdzie my wszyscy do tego wspólnego obiegu wrzucamy, co mamy najcenniejszego,
co jest oglądalne, co jest wartościowe i co każdy z nas może, nie powielając się z drugim, robić. Jednocześnie wpływa to jakby na całość jakby tych tematów, które my chcemy promować. Uświadamiamy, możemy wtedy koordynować pewne kampanie informacyjne, które są spójne we wszystkich telewizjach lub w części. Po prostu w tych zakresach, które mamy wspólne, realizować wspólne cele, bo wtedy wspólnie możemy więcej. Wiadomo, że jak zrzucimy nasze zasoby do jednego koszyka, to z kilku ziarenek czy kilku groszy zrobi się już jakaś kwota, ja teraz to symbolicznie tak na pieniądz przemyślałem, ale nie o to chodzi, o tą energię bardziej. Że zawsze kumulacja energii daje efekt taki, wiesz, no jak to się nazywa w fizyce, synergii, że jest to coraz większa w przyspieszeniu geometrycznym energia czy potencjał do tworzenia. No i tak jest. I to jest po prostu prosta zasada przestrzeni. Fizyka to udowadnia, ale życie też po prostu codziennie, że razem możemy więcej. Prosta zasada. Ale razem nie na zasadzie wymieniamy się banerami, bla, 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 bo to jest standard, to się wszyscy wymieniają. To nie jest żaden postęp. To, że się powymieniamy banerami, to najczęściej zależy temu mniejszemu. Ten większy, jak już jest ustalony, już ma na rynku, że jest numer jeden, już ma kilka największych portali powymienianych, jemu już te drobne blogi już są niepotrzebne. To jest też pewien efekt takiego korporacyjnego rynku, biznesu w tym starym ujęciu. Że lepiej mieć tą przewagę, że no jednak w pewnym sensie te duże się rozleniwiają i te małe traktują potem, że są mniej ważne. No, w pewnym sensie chcą w ten sposób akumulować zasoby. No ale to nie jest zdrowa struktura. Jeśli my nie możemy kolejnej centralnej struktury, że jakaś jedna telewizja ma pochłonąć wszystkie. Dlatego właśnie ja tworzę swoją i podkreślam, że ona będzie indywidualna. Ale oprócz tego tworzymy grupę medialną, która będzie promować wszystkie inne telewizje i ich ma najlepsze materiały. Dlatego to zupełnie będzie coś innego, bo dzisiaj przykładowo bierzemy taką postać, no akurat jest kilka takich środowisk, ja sobie zastanawiam, którą wymienić, żeby tutaj nie wplątać, że ja to publicznie powiedziałem, ale powiedzmy, że jest ktoś, jakiś badacz, jakiś archeolog w naszym środowisku, którego ja widzę, że ma wiedzę, tylko że do tej pory nie był odpowiednio wypromowany, nie wiedział, jak odkryć swój talent mówienia, jak po prostu przekazywać tę wiedzę. Nagle, jeśli ja uznam, czy jak tutaj uznamy szerzej w tym naszym zarządzie, że jest to postać konkretna, merytoryczna i jest oryginalna. Automatycznie dajemy mu grafików, monterów, żeby on mógł zrobić jakieś fajne materiały, żeby przekazał tą wiedzę w sposób, żeby ona nie była właśnie stertą teorii spiskowych czy jakichś domniemań, domniemysłów, ja to nazywam, bo tak naprawdę większość tych haseł z tym się wiąże, nie? Że ludzie po prostu mają masę domniemysłów, dlatego po prostu nie wiedzą, czy ta informacja jest rzetelna. Natomiast często są to szokujące oczywiście informacje, no bo jeśli się powie, że no, najważniejsze korporacje na świecie mają jakieś właścicieli, którzy mają różne dziwne interesy zaściankowe, o których nie bardzo chcą mówić, a czasami mówią bardzo wprost w swoich pamiętnikach, że chcą rządu światowego, że chcą jednej władzy, że to, no przecież oni to jawnie mówią. I to jest teoria spiskowa, dopóki się to nie pokaże w książce, dopóki się nie pokaże faktów, zdjęć, ujęć, to wszystko trzeba zmontować, to wszystko trzeba pokazać. Mądry przekaz musi być też mądrze zawarty. No i to chcemy robić. Dlatego jest to przełom na rynku internetowym, medialnym, to co się tworzy. Jestem absolutnie tego pewien. To będzie zupełnie coś nowego, tego nigdy nie było. Czy będzie później? Oczywiście, naśladowcy potem, i no właśnie o to chodzi, żeby ten dobry wzorzec szedł całkowicie free, ale ponieważ dlatego, że my będziemy pierwsi, to z samego tego tytułu będziemy już mieć dostateczne korzyści. To internet daje dzisiaj spokojnie, nie trzeba niczego patentować na siłę, bo to jest usztywnienie rynku, to nawet z punktu widzenia takiej konkurencji zdrowej nie jest dobre. Dlatego internet daje takie nowe możliwości. Ja je doceniam, wchodzę w tą nową epokę właśnie z takim rozumieniem biznesu internetu. I te spoty, oczywiście zobaczcie, to są na razie dwie, trzy osoby, a to już robimy teraz, kiedy naprawdę ekipa jeszcze nie jest do końca złożona, nie jest jeszcze zastrzyk finansowy. Wyobraźcie sobie, jakie spoty będziemy w stanie wyprodukować do przeciętnego Kowalskiego, który tam czy ogląda mecze, czy je frytki, czy coś tam nie za bardzo ma z wątrobą, czy ma problemy z alergią, czy ma problemy z czymś. Nagle od tej strony wyjaśniamy mu wszystko, pokazujemy ciekawe alternatywne, czyli w zasadzie nie alternatywne, tylko zdrowe, normalne rozwiązania, zdrowe żywienie. Mikołaj, posłuchaj, mamy tutaj chętną osobę, która często u mnie występuje i jest taka troszeczkę, tak powiem, sceptyczna odnośnie decentralizacji, czyli że jest jakaś osoba, która zarządza, że tak powiem, a w tej wersji to, co mówisz, ma zarządzać to jakby jakiś tam ogół.
No, bo słuchaj, postarajmy się, że tak powiem, wysłuchać tą osobę, bo to wiesz, no, na żywo debata to jest dobra rzecz. Ja go dołączę do konferencji. Proszę Sekund. bardzo, tylko niech będzie konkretne pytanie, bo No, poczekaj, już ja się. nie tworzę żadnej centralnej struktury, ale też jednocześnie. No, poczekaj, No zobaczymy. to jest wyzwanie, czekamy na pytanie. Witam Ciebie, Kujot, jesteś? No witam, witam. No ogólnie do. Ojej. Nie boi się tego seryjnego samobójcy. No. Tak szczerze. Czy co? Że ja się nie boję? Seryjnego Czy ja się nie boję samobójcy? seryjnego samobójcy? Tak, Ja powiem tak. wprost, ja zamierzam żyć 1000 lat. Mówię to wprost i nagrywam się wszędzie. Nie zamierzam żyć krócej. Czuję się doskonale, ten projekt to projekt mojego życia. I sprawa jest prosta. Nie kreuję w ogóle takiego scenariusza. Nie interesuje mnie on. Ach, mam nadzieję, że ci technicy są przygotowani do taką charówę po prostu, bo to dla mnie to taki trochę utopijny projekt. A to tylko dlatego, kolego, że się z nim nie zapoznałeś, bo tak naprawdę co o nim wiesz, proszę mi powiedzieć? No, człowiek wyszedł i powiedział, że ma paru ludzi, którzy będą działać i pracować, tak? Nie, no. Absolutnie, drogi kolego, absolutnie. My już działamy, jest coś budowane, możesz zajrzeć do tego wszystkiego, co zrobiliśmy, zapoznać się z ideą, zapoznać się z planem i zadać konkretne, merytoryczne pytania, bo ja nie jestem w stanie w 15 minut opowiedzieć całej koncepcji firmy i mój biznesplan. Ja staram się wyjaśniać najważniejsze fragmenty i odpowiadać na merytoryczne pytania, a nie na wrażenia, odczucia, na podstawie tego, że akurat dzisiaj przypadkowo o 22:40 dzień zmęczony codziennymi rozmowami na temat tego, jak ma to wyglądać, no kończę dzień w ten sposób. Wiesz, ja i tak jestem maksymalnie skoncentrowany i wiesz, ale no oczekuję konkretów. Zgodzimy się z tym, że media są potrzebne, żeby uświadamiać ludzi, że to jest w ogóle podstawa czegokolwiek, ta prawda? Zgodzimy się z tym. Tak, tylko media są kontrolowane, tak. No do tej pory są. No i co z tym zrobimy? Będziemy wiecznie siedzieć w podziemiu i nie postaramy się... Przecież to musi przejść. No przecież to już się nie da ukrywać. To już jest po prostu... Większość ludzi tego szuka. Nie oszuka się zasad rynku. To już jest nawet zapotrzebowanie z punktu widzenia po prostu nawet ich tych dziwnych metod ekonomii. Nawet... No tak, tak. Tylko wiesz, pierwszy. Jak będzie 5 takich jak ty, to nie trzeba się będzie bać. Ale pierwszy? A wiesz, kiedy będzie 5? Jak tacy, jak ty się wreszcie zdecydują, żeby coś zrobić, a nie będą patrzeć na Rozbickiego. Przecież ja nie chcę być sam. Ja wszystkich zachęcam do działania. Proszę bardzo, jest telewizja, dziennikarze, zapraszam młodych ludzi. A nie tylko ja wiecznie narzekać. Ja więcej robić nie będę, dobra? No, no proszę bardzo. Każdy wybiera swoją ścieżkę rozwojową. Dla mnie to jest mało rozwojowe, nic nie robić. Ja więcej nie będę robić, a ja nie mówię, że ja nic nie robię, dobra? A, czyli co robisz, kolego, więcej? To proszę opowiedz. A, nie, ja... Że tak powiem, ile materiałów Fabryka masz na kanale? Tak godzinowo. No jest, znaczy wiesz co, nie liczyłem to w minutach, bo raczej patrzyłem na, że tak powiem, na merytoryczną wartość tego. No jest sporo, tak można powiedzieć. Natomiast no to jest to... Dobrze, to kolega, Posłuchajcie. Tak? Bo to jest taka kwestia, że sporo osób ciebie, Kuga, po prostu nie słyszało, a nawet jak słyszeli, no to gro nie zrozumiało, tak? No właśnie, a pan Kujot wyskakuje, ja mam się domyślać, że on wielce jest zasłużony do środowiska. Proszę wprost powiedzieć, przedstawić się, kim się jest, od tego się powinna zacząć rozmowa przede wszystkim, żeby ludzie wiedzieli. Ja się przedstawiam zawsze, jak zaczynam, 3 dni temu już zacząłem. Wtedy by nie było takich nieporozumień, jeśli dużo robisz dla sprawy, bardzo dobrze, uścisnąłbym ci rękę i powiedział super. Wiesz, późno jest. Może ktoś jeszcze chce wejść na antenę. No może chce ktoś. No okej, okay, to Kujot, to ja ci dziękuję dzisiaj za wypowiedź. Mam nadzieję, że Mikołaj z czasem tam dokopie się do tych materiałów, ale sam widzisz, że w tej chwili jest też zajęty, tak jak ja jestem w tej chwili zajęty, także faktycznie jakaś taki podział tej, że tak powiem, pracy jest wskazany mimo wszystko, tak? Tak. Spoko. Dla mnie tu nie ma żadnych problemów, po prostu ja mówię o swoim projekcie i pokazuję jego sens, bo to jest projekt mojego życia. Tam wiadomo, że nikt nie musi z tym się zgadzać, ale ja apeluję do tych, którzy to po prostu poczują, że to jest coś dla nich w tym, że no się tak. Zrealizują, zrobimy coś dobrego, no i już. No dla mnie to trochę ślepy zaułówek, ale no twój wybór, dobra. To ja no, się dla mnie to
to trochę dziwne gadanie jest. No i tyle. Jak tak będziemy gadać, to do niczego nie dojdziemy. Bo jak ktoś ma krytyczne uwagi na temat mojego projektu, chętnie wysłucham, nawet i uwzględnię część. Ale takie trochę, to jest dziwne. Mikołaj, gadanie, takie Mikołaj, pojawiają się już się pytania pierwsze na czacie. Jedno pytanie właśnie do ciebie. Że jest to telewizja głównie skierowana dla śpiących, tak? Czyli w sensie takim, że budzenia ludzi, tak? Czy ci, którzy są na pewnym poziomie, też tam coś znajdą dla siebie? No właśnie, to jest ciekawe myślenie tutaj zakodowane, że co to są przebudzeni ludzie? A co, że my czytamy wszyscy o Matrixie, to my już jesteśmy tacy przebudzeni? To, czym jesteśmy przebudzeni, to niech oceni skuteczność naszych działań. Skoro jesteśmy tacy świadomi, to nasze życia powinny być harmonijne, powinny być udane, powinniśmy być spełnieni, powinniśmy realizować rzeczywistość taką, jaką nam pasuje. Wtedy jesteśmy przebudzeni. To jest po prostu telewizja dla wszystkich. To nie chodzi o to, że my mamy specjalnie jakoś, nie wiem, udawać głupa i ludzi nabierać i oszukiwać. Nie o to chodzi. Pokażmy wszystko, co cenne w ludzkości. Sport, czemu nie? Ma swoje cechy pozytywne. To nie jest tylko komercyjny sport. To komercja, ta źle rozumiana, zmieniła sport w takie co tydzień mecze. Real Barcelona na szczycie, w końcu wszyscy tym żegają, bo Liga Mistrzów już jest za często, za wiele tych meczy i tak dalej, bo wszystko było napędzane zyskiem. Ale piękno piłki nożnej, rywalizacji, zawsze jest w ludziach. Zawsze większość ludzi kocha piłkę nożną. To jest taki jeden z przykładów. Dlaczego na naszym kanale nie mają być mecze ciekawe? Dlaczego nie ma być dobry film? A w międzyczasie pokażemy im inne rzeczy, które są równie wartościowe, tak samo tak zwane ciekawostki na temat tego, jak działają korporacje, jak działają państwa, jak działają GMO i tak dalej, i tak dalej. To są przecież ważne tematy, to nie są żadne teorie spiskowe. No to są fakty, dokumenty i tylko te będziemy pokazywać. Więc to ma być po prostu normalna telewizja. Ja chcę stworzyć normalną telewizję, nie żadną odszczepioną, nie żadną undergroundową, bo tymi sposobami, że my będziemy siedzieć w undergroundzie jakimś dziwnym, ja się w ogóle wypisałem z tego undergroundu. Mikołaj, ale co da tobie na przykład coś takiego, że na twoim kanale pojawi się na przykład no, jakiś mecz. Ale jak co to da? No właśnie. Ja co, Znaczy, pytanie jest, pytam dlatego, no lubisz mecze, okej. Okay. A czy zdajesz sobie sprawę z tego, co dzieje się podczas tych meczy? Kto wykorzystuje tą energię tych ludzi, którzy przychodzą na te mecze i, że tak powiem, korzysta, że tak powiem, ze źródła takiego, wiesz co to jest, jak zbierze się powiedzmy 8-10 osób w jednym kręgu, a jak zbierze się 2-3 tysiące i 60 tysięcy, bo takie stadiony są. No właśnie. To teraz Robert, policzmy to. Jeśli 60 tysięcy ludzi co tydzień i tak czy siak chodzi na mecze, a przynajmniej no kilkanaście tysięcy i są w stanie oni tym razem, bo dotychczas to było nieświadome, przeżywać nieświadome zdarzenie, które jest kontrolowane i programowane na odpowiednie treści, a zrobić do tego oprawę telewizyjną i uświadomić kibiców, co jest tak naprawdę w kibicowaniu, w tym lokalnym patriotyzmie takim plemiennym, cennego, bo ja wiem, bo ja chodziłem na mecze, ja wiem, co jest fajnego w tym. Ja rozumiem kibiców, że w tym miernym świecie to jest często jedyne coś lokalnie, co spaja ludzi. I owszem, tam są patologie, tam są skrajności, jak we wszystkim. Natomiast o co mi chodzi? O zmianę podejścia. Nie krytykujmy tego, nie walczmy z tym systemem. Co, nagle ludziom powiemy, że my jesteśmy bardziej świadomi, to nie macie chodzić na mecze? No ale nie. Wiesz, uświadom no sobie. No to czekaj, ja muszę to dokończyć. Powiedzmy im tak. Słuchaj, mecz to jest świetna zabawa, wszyscy idą się bawić. Tamci ludzie po drugiej stronie mają inne barwy, ale są tacy same jak my. Powyzywamy się, ale jest fajnie. To są normalni ludzie, można kibicować, można krzyczeć, ale nie trzeba się bić, nie trzeba w tym agresji. To jest zróbmy z tego święto, że się spotykamy i tak dalej. Przecież ja wiem, co to znaczyło dla mnie wyjście na mecz, jak byłem dzieciakiem. To było jedyne poczucie wspólnotowości sensowne, jakie w tym Matrixie istniało. I ono nie jest negatywne, tylko jest sprowadzone do negatywnej roli. Tak samo. No ale wiesz, cesarstwo rzymskie, chleba i igrzysk, tak? A tak a propos jest kolejne pytanie, tak żebyśmy nie przedłużali. Mikołaj, jak chcesz uniknąć piramidy, jaką łatwo można kontrolować? Ja chcę uniknąć piramidy? Po prostu ja jej nie buduję, no. Po prostu tak jak z tobą, jakąś dziwnym trafem możemy współpracować, łączymy się pewnymi puzelkami, tak? Jesteś w Londynie, masz przewagę, ja tam zanim bym wysłał człowieka i tak dalej. Po co mam znaczy, wiesz, to ja nie uważam to za przewagę, bo wiesz, ja uważam to raczej za, jestem troszeczkę oderwany, tak? Może i to dobrze, bo tak jak mówiłeś podczas poprzedniej rozmowy, że patrzę po prostu z taką olbrzymią rezerwą i perspektywą już na tą Polskę naszą.
Są, wiesz, w każdej sytuacji są plusy i minusy. Mam tu człowieka, który dopiero co przyjechał i zderzył się, że tak powiem, z tym światem. I to za jakiś czas być może to pokażemy nawet w Twojej telewizji. Mam nadzieję, że też to chwyci ten temat, bo to jest ciekawy temat. Bo już wiele, że tak powiem, powstało tych materiałów na temat tej emigracji, tak? Człowiek nagle opuszcza kraj swój rodzinny i wyjeżdża i zderza się z zupełnie nową rzeczywistością, tak? Czyli wchodzi w następny Matrix, ale już zupełnie inny Matrix. I tak jak mówiłem, plusy i minusy. Faktem jest, że im więcej tych rzeczy pokażemy, tylko nie na zasadzie skrajności, jak tu się pokazuje, jak tu te polonijne media pokazują, typu tak jak pokazują, najpierw nas pokazują Anglicy, bo bulwarówki pokazują tak: seks faceta z odkurzaczem, myjemy łabędzie, łowimy karpie i albo bierzemy benefity, bo tak wygląda Polak, tak? Ale wcześniej była taka propaganda właśnie jednego z rządów polskich, gdzie Polak był przedstawiany jako ten hydraulik. Ile on nie zarabia i jaki on jest fajny i w ogóle tam i w ogóle. I stereotypy, które się nawarstwiają, powodują właśnie niechęć tych społeczeństw, do których no, Polacy przyjeżdżają, tak? Bo nie chodzi tylko o samą Anglię. W tej chwili Polacy w zasadzie mogą podejmować pracę już praktycznie chyba w całej Europie, poza oczywiście kilkoma wyjątkami. I nie tylko. No oczywiście, no Kanada też jest otwarta, tak, ale większość tam, tak powiem, no nie dość, że daleko, to jeszcze zimno, no do Stanów nadal albo dobrze, że jeszcze są te wizy, bo uważam akurat ten kraj, że nie za fajne miejsce, żeby się osiedlić w sensie takim, żeby tam zostać, choć część Polonii tam jest, duża Polonia, która wcześniej jakby tam się osiedliła, no i wiesz, to spatrzenie, patrzę po prostu czasem na te polskie portale i pod te wpisy, które są pod tymi jakimiś tam artykułami, które szkalują. Tak, oczywiście większość tam siedzą agenciki różnej maści, osoby, które nie są świadome nawet, że pracują dla systemu, bo są opłacane jako wiesz, tam podbijacze tych komentarzy i tak dalej. W tej chwili już jest nawet. Słuchajcie, zerwało nas w tej chwili, tak? No nic, wrócimy za chwilę. Komuś widać się bardzo nie podoba, że robimy takie rzeczy, jakie robimy. No, widzisz, Mikołaj, że tak powiem, służby już działają, także nas zrywa, ale spróbujemy, że tak powiem, podziałać w tym kierunku coś. Że tak powiem, A, nie witam, witam, zadzwoniłeś. witam, witam. Poczekaj, bo jesteś z konferencji, no ale zostań, jak chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, to zostań. Jestem. Jest, no okej. No widzisz, Mikołaj, tak pierwszy, tak powiem, się odezwał kujot, bo zadzwoniłem na konferencję przypadkowo, aczkolwiek może nie przypadkowo. No, tnie nas, tak, zrywa nas, ktoś nam obcina stream, bo widzę to Robert, bo jasno i wyraźnie, tak jak był. trzeba uporządkować tą dyskusję, bo coś było o piramidzie, ja nawet nie zdążyłem na to odpowiedzieć i znowu Okej, zostawiłem Mikołaja no to bez. dokończ o piramidzie. No więc powtarzam, to właśnie była moja obserwacja tego środowiska, dlatego z niego wyszedłem, bo tam nikt nie potrafi wejść w kooperację na równoprawnych zasadach, nawet i biznesowych, uczciwych, w której po prostu wymieniamy się zasobami, robimy razem lepszą robotę i każdy się rozwija, jednocześnie zachowując indywidualność. Czyli ja mam dalej swoją telewizję, wy macie swoją, każdy ma swoją, ale wymieniamy się pewnymi funkcjami, tworzymy pewien organizm na wyższym jakby levelu kooperacji. Jaką to formę przybierze? Ja bym najlepiej tego nie formalizował jako całości. Natomiast pewne rzeczy, no wiadomo, jak biznesowe, jak kwestia zysków z jakichś materiałów, czemu nie? My musimy zacząć płacić ludziom, żeby oni formalnie wykonywali swoją pracę już rzetelnie, nie po godzinach, jak wariaci, bo oni też nie mają czasu, każdy ma rodzinę. A jak zrobimy to profesjonalnie, to ich wolność kreacji się uwolni i w ten sposób zrobimy jeszcze więcej dla rzetelnego dziennikarstwa, rzetelnych mediów i tak dalej. Więc to jest proste przełożenie. Więc absolutnie powtarzam, ja nie tworzę czegoś, że coś do kogoś, że mówię, chodźcie do mnie. Nie, ja będę miał dalej swoją telewizję, nikt do mnie nie przychodzi, oprócz tych ludzi, którzy pod moją banderą, powiedzmy, w moim zespole prasowym będą chcieli działać. Natomiast z innymi podmiotami wchodzimy na zasadach, które z każdym indywidualnie
zakreślamy zakres wspólny. Myślę, że będzie wielu ludzi zainteresowanych współpracą z nami, bo my służymy im ciekawe propozycje. Po prostu. Może jeszcze jakieś pytania się pojawią? Tak jest. Piramida się nie sprawdzi. Nigdy. Żadna piramida. Zerkam właśnie tutaj na Skype'a jeszcze, ale wiesz, no, mamy tu jakieś, tak powiem, działania, także musimy to jakoś inaczej troszeczkę ogarnąć. Słuchajcie, na sekundę was po prostu zrzucę i za chwileczkę się ponownie po prostu połączymy. No ponownie połączymy się z Mikołajem, bo widzę, że są jakieś, jak zwykle, problemy nie tylko techniczne, ale... Witam. No widzisz, mamy jakieś tam problemy. No właśnie. Jakby były większe pieniądze, większe zasoby, byłyby też łatwiej nam wszystkim, dobry sprzęt. No nie wiem, wiadomo, że tutaj z tym live streamami i tak dalej, to są jakieś też, ja bym chciał właśnie, myślę nad tym, jaką najwygodniejszą formę nadawania tej telewizji w sieci wybrać. Tu jeszcze będziemy tutaj na naszych organizacyjnych zebraniach po prostu debatować. Na razie wiadomo, wybraliśmy opcję taką. Wiesz co, poczekaj, bo sporo osób nie usłyszało tej odpowiedzi na temat tej piramidy twojej, bo tam nam zerwał, ten stream jest zerwany, że jakbyś tak w skrócie mógł powtórzyć o tej piramidzie i za chwileczkę podejrzewam pojawią się następne pytania. Dobra, skrót telegraficzny. Piramida net, właśnie to jest oczywiste, że to nie wypali w ten sposób i właśnie dlatego wyszedłem z tych ram, w których współdziałałem na poprzednich warunkach. W sensie, no pewien sensie byłem tym alternatywnym gdzieś tam przez chwilę badaczem, ezoteryka też, ale stwierdziłem, że w tym gronie i w tym pojmowaniu rzeczywistości jest za dużo bleble idealizmu i właśnie przez to są tworzone te piramidy, bo tak naprawdę każda z tych grup chętnie się zaprasza na seminaria, żeby się powymądrzać, tutaj jedni przyjadą tam, potem się banerami wymienią, a tak naprawdę każdy boi się wejść w jakąś zdrową interakcję pomiędzy sobą, żeby te działania skoordynować, tylko każdy zagarnia pod siebie troszeczkę i promuje siebie. To nie jest samo w sobie złe oczywiście, bo to można połączyć z tym, żeby promować się nas jako, czy w ogóle nas, po prostu pozytywne tematy, najlepsze tematy, zdrowe tematy, ciekawe tematy, które poruszają wyobraźnię, poruszają serce, uświadamiają, informują, edukują. I chodzi o to, żeby wytworzyć taką formę w kooperacji, w której każdy zachowuje indywidualność, czyli ja mam swoją telewizję dalej, do mnie się zapisują tylko osoby, które pod moją banderą gdzieś tam najbliżej są moich, powiedzmy, najbardziej kumają tą ideę, gdzieś tam idą za mną i ten przekaz, to zawsze będzie jakaś tam grupa ludzi, a inni po prostu siedzą i rozwijają swoje indywidualne projekty i tak dalej, ale możemy mieć wspólne portale, możemy mieć wspólnie zorganizowani, że wszędzie się wzajemnie promujemy, linkujemy i zrobić to bardzo profesjonalnie poprzez nie jeden portal, tylko sieć portali tematycznych, z których jeden czytelnik z jednego tematu może od razu 5 innych poznać przy okazji, bo będą one podlinkowane, a wiadomo, że to jest spójna całość, bo wiedza o rzeczywistości, o wszechświecie, o tym, co się dzieje w Polsce, to wszystko jest część fundamentalnej wiedzy, którą musimy poskładać jak puzelki do kupy, żebyśmy mogli to kiedykolwiek naprawić, prawda? A jednak myślę, że większość ludzi jednak, no ja nie chcę wierzyć, że wszyscy się załamujemy, czytamy o tym NWO, o tej ekonomii, o tych wszystkich dziwnych sprawach i uznajemy, że to tak będzie i że nic się nie da zrobić. No jeśli tak podejdziemy, no to spoko, ale mam nadzieję, że jednak większość Polaków i też potem ludzi na świecie, zresztą już widzę, że odczytują ten sygnał, że trzeba sprawy wziąć w swoje ręce, po prostu
zakładać telewizję, mówić, tworzyć coraz większe rzeczy profesjonalne. No mówię, The People Voice brytyjskie mówi samo za siebie, tak? Alex Jones TV, jego Prison Planet TV, Infowars, to się wszystko rozwija. To jest coraz bardziej profesjonalne, jest to oglądane na całym świecie. No ale jest problem tłumaczeń, jest problem, żeby to docierało w skoordynowanej formie, co tam najnowszego z USA na bieżąco. Bo ja dzisiaj szukałem w polskim internecie i ja muszę oglądać dalej Alexa Jonesa po angielsku, żebym na bieżąco wiedział, co się tam dzieje w Stanach. No to jest na XXI wiek bardzo duża strata, bo gdybyśmy na bieżąco mogli mi trzymać puls nad tym, co się dzieje w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii za pomocą takich też obserwatorów na miejscu jak ty na przykład, gdzie mógłbyś zajść do parlamentu, zadać może komuś pytanie, miałbyś oficjalną dziennikarską, wiesz. Profesjonalizacja no wiesz, działań nie oznacza... Dobra, okej, okay, akredytacja, oczywiście, to wszystko można załatwić, natomiast rozmawianie z brytyjskimi politykami to... No stary, przepraszam tobie bardzo, tak, powiem tobie tak. Nie, zaraz, chwilę. Ja bym zrobił, że tak powiem, zupełnie odwrotną stronę, tylko nie szedł w stronę polityków, tylko poszedł w stronę ludzi, tak? Bo tu jest sporo różnych takich organizacji właśnie, które są przeciwne tej władzy, przeciwne systemowi, które działają właśnie z takiego niskiego poziomu, tak jak ja na przykład działam. Jedna, dwie, trzy osoby, czasem pięć, czasem dziesięć, a czasem są to prężne organizacje, które skrzykują się, tak, w jakimś momencie, albo są też sterowane, tak jak pojawiają się tu różne manifestacje. Podam tobie przykład, słuchaj, wczoraj podesłałem tobie ten materiał, linka, tak, odnośnie spotkania tak naprawdę Bilderbergów, można powiedzieć, w Londynie 27, które przeszło bez echa, jakaś gazetka bulwarowa tam i darmówka, która jest rozdawana w metrze na 42 stronie, napisała, że książę Karol, Bill Clinton, że tak powiem, może nie założycielka, ale że tak powiem osoba na świeczniku z organizacji, która tak naprawdę sponsoruje, czyli od Rothschildów. Jedna osoba były dwie, trzy osoby, że tak powiem z Funduszu Walutowego Światowego. Była osoba, która, że tak powiem jest jedną z ważniejszych, a może najważniejszą osobą w banku angielskim. No oni spotkali się właśnie w City of London i omawiali kwestie cen generalnie budynków i nie tylko budynków, czyli chodzi po prostu oni mówią globalny kapitalizm. I cisza, słuchaj, żadna organizacja, żadnych protestów, żadnych zielonych, nikogo. Ja byłem tam koło godziny 18, fakt, że akurat deszczowo i tak dalej, może celowo, że tak powiem, jeszcze pogodę ustawili. Natomiast już teraz krzyk, że tak powiem, Bilderbergów, który w 2013 roku pod Watford, gdzie byłem oczywiście osobiście, przeminął. Teraz słyszę, w tym roku spotykałem się w Danii, albo już się spotkali, a chyba jeszcze nie. No i tam się kanalizuje właśnie tego typu rzeczy i tam pojawiają się właśnie, no niby właśnie te niezależne media, o których też różnie się mówi, o których, znaczy służby i inne tam elementy próbują to podkopać. Do tych właśnie telewizji też przenikają, że tak powiem, agenci, którzy z różnych pobudek, czy finansowych, czy ideologicznych, no siedzą tam w środku, tak? Bo zawsze, że tak powiem... Ale rzeczywiście to się dzieje. No właśnie, to ja tobie zadam pytanie. Mikołaj, poczekaj, to ja tobie zadam pytanie. Jak masz zamiar ochronić się przed wirusem, który miałby się dostać do twojej telewizji? Wiesz, w moim przypadku nie ma tego problemu, bo ja ją tworzę sam. Chyba, że sam byłbym wirusem, tak? To wtedy, gdyby mi zaatakowali, że tak powiem, podświadomość albo coś tam. A jak ty chcesz to zrobić, jak to będzie taka szersza platforma? Ciekawe pytanie tak naprawdę. Antywirus działa w bardzo prosty sposób. Otóż jest spójna idea i wszystko z nią musi być spójne, cokolwiek się dzieje. Jest ona wypisana w dosłownie tagach, które są na stronie, możecie przeczytać. I nie ma opcji, po prostu jakikolwiek biznes, jakiekolwiek akcja, która rozwijałaby, czy prowadziła tutaj, jeżeli chodzi o kampanię naszą marketingową, czy informacyjną, czy biznesową, jakiekolwiek akcje, muszą być spójne z ideą, inaczej w ogóle nie mają prawa zaistnieć. Jeśli nie, no to po prostu będziemy niewiarygodni, bo ludzie będą mogli przeczytać na naszej stronie, jaka jest idea. Jeśli w naszych działaniach nie będzie spójności, to i tak nie osiągniemy sukcesu, a my zamierzamy, więc zamierzamy być bardzo spójni.
Po drugie, tak jak mówię, to właśnie na bazie doświadczeń z agentami, z prowokatorami, ja obserwowałem sobie to środowisko, ja o tym mówiłem bardzo głośno czasami, za co jakoś larum nie ma. Mówiłem oficjalnie o mojej inwigilacji, mówiłem o bardzo poważnych tematach, a w tym środowisku nadal cisza. Oni po prostu w ogóle nie chcą tego widzieć. Myślą, że Rozbicki oszalał. Kto oszalał? Drodzy panowie i państwo, to się dzieje wszędzie na świecie. My, tak jak powiedziałeś, te media alternatywne są próbowane być przejmowane. A jak to się robi? Jaka jest forma kontroli? Podpina się wszystko pod jedną jednostkę lub ciało, ale najlepiej pod jednostkę, tworzy się strukturę piramidalną właśnie, żeby ją kontrolować, bo ona jest najwygodniejsza. Dlatego właśnie kluczem do tego, żeby nie powtórzyć kontrolowanej rewolucji, czyli znowu kontrolowanych niby alternatywnych mediów i znowu ustawiony okrągły stół i wiecie, ten paradygmat powiedzmy, że niby change, zmiana Obama i tak dalej, a potem mamy jeszcze gorzej, żeby tego uniknąć, to muszą powstać media, które będą absolutnie koordynowały, tak jak blogerzy dzisiaj wygrywają z mediami alternatywnymi, mainstreamowymi, bo są obiektywne z tego tytułu, znaczy wiadomo, są subiektywne, ale właśnie dlatego są obiektywne, bo każdy daje subiektywne swoje przemyślenia, jest to zbiór subiektywizmów, które jak będzie ładnie uporządkowana informacja i czytelnik przebrnie przez najważniejsze rzeczy, wyrobi sobie opinię co do prawdziwości danego zdarzenia i one dlatego są bliższe człowiekowi, te media internetowe, te blogerskie, te telewizje internetowe, bo tam ludzie robią zaangażowani z pasją, a nie z zarabianiem miliardów, tak? Tylko, że to ma swoje konsekwencje, bo przez to mamy tą amatorszczyznę. Jeśli ci ludzie dalej przekazywaliby informacje i tak dalej, wejdziemy w kooperację dysponującą tymi i promującą te materiały po prostu jakąś, którą my zaproponujemy jako struktura totalnie równą, bo my będziemy równocześnie uczestnikami tej platformy medialnej jako moja telewizja. Ja będę tylko i wyłącznie jednym z graczy. Znaczy ja nie będę zarządzał tą strukturą, tą platformą, absolutnie. Platforma będzie zarządzać się sama. Po prostu taki ustalimy paradygmat tutaj. Znaczy słuchaj, platforma źle mi się kojarzy. Co ci się kojarzy źle? Platforma. No ja wiem, no ale widzisz, no są platformy takie jak te, że niby obywatelskie, ale są prawdziwe platformy, które łączą. Platforma przez Platformę Obywatelską nam się źle kojarzy, ale platforma występuje w słownictwie wielu innych technicznych rozwiązań, które są całkiem pozytywne. Platforma biznesu, platforma, słuchaj, sprzętowa też do komputerów i tak dalej. Każdy ma różne skojarzenia, no ale też nie popadajmy w skrajności. Może ja chcę wreszcie poprawić wizerunek po prostu tego słowa, które ta partia zniszczyła. Platforma pewnego porozumienia, chcielibyśmy, żeby po prostu wytworzyć pewien algorytm współpracy neutralny dla wszystkich, jeżeli po prostu najlepsze materiały, najbardziej oglądane na tych portalach będą po prostu gdzieś tam miały swoje miejsce, będą pokazywane to, co człowiek, czytelnik wybierze i to będą ciekawe rzeczy. I po prostu na bazie tego wszyscy, którzy wejdą w kooperację, będą osiągać dla siebie indywidualne także zyski. Czyli będzie zysk indywidualny, bo każdy projekt ciekawy będzie mógł się rozwinąć i zaprezentowany, zostać za praktycznie zero wkładów jakichś, tylko liczy się jakość. Ewentualnie pomożemy tym, którzy by potrzebowali dzięki akumulacji zasobów i dysponowaniu, inwestowaniu w ludzi młodych, kreatywnych, nowych dziennikarzy, publicystów i tak dalej. No i w ten sposób będziemy wzbogacać ofertę, a ta oferta wygra po prostu przez to, że będzie najciekawsza, najbardziej różnorodna i mainstream po prostu się cmoknie. No po prostu oni będą musieli upaść, bo no kto chce oglądać reżimowe telewizje nieustannie? No może ja jestem ciekaw, jak długo jeszcze ta propaganda będzie coraz bardziej żałosna, coraz bardziej taka już dziecinna, no i co tam jest takiego oprócz tej sieczki? No nic. No okej, okay, Mikołaj, niewiele, posłuchaj. Tak a propos, no wybory, tak, do parlamentu Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, tego tworu takiego jakiegoś po prostu tak dziwnego. No i doszły, tak powiem, dochodzą skrajne, że tak powiem, ugrupowania do władzy. Ja zapytam ciebie o Janusza Korwin-Mikke. Co myślisz na temat tego polityka? A robiłeś z nim wywiad, tak? Jakiś czas temu. Co myślisz, co wniesie? Bo słuchaj, bo wiesz, dzisiaj usłyszałem tylko jedną, dosłownie nie wchodzę, że tak powiem, na te portale. Dzisiaj tak przypadkowo trafiłem, nie ma przypadków, co prawda, na wypowiedź pana Sikorskiego, tak?
który chyba się przestraszył, że tak powiem, to co będzie Janusz Korwin-Mikke opowiadać w parlamencie, bo on zresztą zapowiedział, że on idzie tam do tego parlamentu nie po to, żeby coś tam zmieniać, tylko żeby gadać, tak? Czyli po prostu przekazywać informacje. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No tak, tu mnie już wiele osób pytało o Korwina-Mikke. Ja muszę powiedzieć tak, Janusz Korwin-Mikke działa w polityce już 20 lat, chyba jakoś tak by to było. Ma cele ambitne i tak dalej. Do tej pory jego żywiołowość i tak dalej rekompensowała mu to, że notorycznie był nieskuteczny, bo tak naprawdę nigdy nie potrafił przekonać większej grupy Polaków, żeby jednak na niego zagłosowała. Przypomnę, że w tych wyborach 25% tylko głosowało. To jest bardzo niewielki procent i ten 75% ludzi, 25, którzy nie głosują, słuchaj, ja gdzieś tam czytałem, że 22 tylko była frekwencja. No, to jeszcze gorzej nawet, no to jeszcze rewelacyjnie. To jest po prostu dramat i nikt nie docenia tych 78%, którzy nie chodzą do wyborów. Dlaczego oni nie są w stanie być się zmobilizować? Jak się okazuje, w tym systemie wyborczym... Mikołaj, ale teraz tobie przerwę, bo ja powiem swoje zdanie na temat frekwencji. Gdyby się udało, żeby jeszcze te 22% nie poszło, to wtedy by system padł. Wiesz co, ale to jest głupie zdanie, sorry. Wiesz dlaczego? Bo nigdy się nie znajdzie te 22%, zawsze parę procent się namówi, znaczy, że... nie, ja powiem ale tobie poczekaj, tak, ale nie, musisz mi dać skończyć. Zależy, gdzie serwery są ustawione. Musisz mi dać skończyć. Oczywiście. Dla mnie to jest nieskuteczna strategia. Ja wiem, o co chodzi. Ja też kiedyś się zaklnąłem, że ja nie będę głosował na coś, co jest ustawione. No dobra, bo nie było opcji, jasne. Ale właśnie to polega na tym, żebyśmy stworzyli jakąś opcję. I teraz wiadomo, że... Po prostu tutaj chodzi o bardzo prosty temat. Pan Janusz Korwin-Mikke mówi czasami bardzo cenne rzeczy i tak dalej, ale jest strasznie nieskuteczny. Nie potrafił się porozumieć z Polakami. Dla mnie 7%, kiedy ludzie już naprawdę są zmęczeni systemem, kiedy naprawdę jest takie niezadowolenie, to jest marny wynik. Po prostu kiepska kampania informacyjna, kiepska marketingowa. Nie odkłamano wizerunku Janusza Korwin-Mikke jako bardzo niekontrowersyjnego polityka. Stąd ma tylko 7%. Gdyby naprawdę miał pomysł na swoją kampanię i miał naprawdę jakąś ideę głębszą, jak to teraz komunikować się z Polakami skuteczniej niż do tej pory, bo to, że on tam mówi, że ludzie są głupi, że go nie rozumieją, to jest kiepskie tłumaczenie. To jest naprawdę kiepskie tłumaczenie. Bo można mądre rzeczy sprzedać prostymi przesłaniami, ale on się nawet nie chce postarać. I dlatego ja jestem bardzo krytyczny, bo uważam, że to nie jest na dzisiaj alternatywa w takiej formie Janusz Korwin-Mikke. Jeszcze parę lat temu był jeszcze w gazie, jeszcze to ostro jakoś tam krytykował, chociaż nadganiał to, że dawał się łapać na głupie materiały, ale obecnie kiepsko. No ale ja słuchaj, poczekaj. Porównajmy taką w skali, powiedzmy 100% wyborców, procentowo, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, tych uprawnionych do głosowania w Polsce, mówię o Polsce. Nie mam pojęcia. Ile? No załóżmy, no zakładając, że to jest 50-50, tak? To zobacz, to jeszcze gorzej dla Janusza. On wypowiada takie dosyć kontrowersyjne poglądy na temat kobiet. I wiesz, ja byłem tu ostatni raz, to chyba było moje w ogóle ogólne, to kilka lat temu, jak były wybory prezydenckie, ja byłem na spotkaniu Janusza Korwin-Mikke, zresztą robiłem zdjęcia, nigdzie nie publikowane, to chyba też czas, żeby to opublikować, jak przy okazji. Były sytuacje takie, że po jego wypowiedziach, a to nie była duża sala, to była sala bodajże chyba 30-40 osób, no większość kobiet po prostu wyszła. No tak. No, wiesz, ja znam osobiście ludzi, którzy znają Korwin-Mikke, bo tutaj działali w jego kampanii wyborczej na terenie Poznania, znają go osobiście, bywali u niego w domu i pytałem kobiety szczególnie, jak on jest prywatnie. Okazuje się, że on wcale nie jest żadnym szowinistą, szanuje kobiety i tak dalej, po prostu ma pewnego typu wizję kobiety, jej roli, tak? Ale to jest jego wizja, on nikomu jej nie chce narzucać. Tylko widzisz, problem polega na tym, że on nie potrafi tego wytłumaczyć. Że on się daje łapać mainstreamowym mediom na takich gafach, one to nakręcają, a on po prostu mówi, że tam głupi są ludzie, a nikt tego nie rozumie, że on jest w porządku. No właśnie to jest ten problem. Niestety kampania informacyjna, kampania medialna, a taką jest przede wszystkim też kampania polityczna, no polega na tym, że się komunikujesz z ludźmi, komunikujesz, jakie są twoje plany, kim ty tak naprawdę jesteś, żeby oni byli w stanie powiedzieć tak, oddajemy twój głos, ruszymy dupę tego dnia i pójdziemy, bo zobacz, mówię, strategia niegłosowania się nie sprawdza, bo zawsze się parę procent znajdzie, że głosują, system to legalizuje i jest spoko. No przecież ponoć w przeliczeniu na głosy to na platformę chyba 8% głosuje Polaków.
Nie lubię tego słowa. Dobra. No ja wiem, znaczy generalnie ale no dobra, powiedzmy, powiem tobie tak. Powiedzmy zmanipulowanych, zdesperowanych Polaków, którzy naprawdę wierzą, że w telewizji jest prawda, 8% nadal głosuje na tą partię. To jest, ale nawet to jest tylko 8%. To jest dramat. To nie lepiej jednak odezwać się do tych niezmobilizowanych mas, powiedzieć, słuchajcie, ten kraj nie będzie normalny, dopóki wy się nie ruszycie i no stwórzmy jakąś nową system trzeba przebudować. System jest już wadliwy, trzeba go przebudować, ale w pokojowy sposób. Zróbmy debaty, otwórzmy na ten temat telewizję, nawet osobne. Mikołaj, poczekaj. Jesteś politologiem. Ja się zapytam ciebie, czy kiedykolwiek przeczytałeś fragment, że tak powiem, czegoś takiego, co dotyczy, że tak powiem, partii politycznych i znaczy to nie konstytucyjnie, tylko to jest kwestia związana jakby z pobieraniem przez te partie no pieniędzy. To jest pierwsza sprawa. Tak, tak. Znaczy w ogóle, żebyśmy się zrozumieli. Dlatego ja wystąpiłem z kampanią prezydencką, bo właśnie wiem, że tam są wybory bezpośrednie, powszechne i na osobę i że tam łatwiej się przebić. Właśnie wiem, że system partyjny jest strasznie, ja wiem, jaki on jest obwarowany tymi i poza tym ma układ korupcyjny z państwem w pewnym sensie, bo wiadomo, że potem jak wchodzisz w ten system, to kuszą rączki, żeby jednak wziąć te dotacje, no bo one są no bardzo bo wiesz, opłacalne. Bo ordynacja wyborcza przewiduje coś takiego na, ja pamiętam, co prawda to były czasy, kiedy Andrzej Leper, bo ja powiem tobie, też miałem taki romans dwumiesięczny z polityką, nawet kandydowałem do Sejmu, tak? To nikt o tym nie wie, może kiedyś zrobię, znaczy ja to chyba to w książce opiszę. I w 3 osoby zebraliśmy 10 tysięcy podpisów autentycznie. I miałem pomysł i pomysł był tak szczelony, tak trafiony, nikt tego pomysłu później nie powtórzył. No akurat może nie miał po prostu narzędzi, bo miałem odpowiednie narzędzie do tego. No może 3 osoby to przesada, ale w 3 osoby to stworzyliśmy i w okręgu konińskim, tak a propos, bo moje miasto podlegało niestety nie pod Poznań, tylko pod Konin. No i ja wtedy byłem zmuszony jakby do tego, żeby przeczytać tą ordynację wyborczą od deski do deski. No i przeczytałem sobie i jak sobie policzyłem, wiesz, to na tamte czasy to była taka dotacja miesięczna na biuro takiego lokalnego posła no, w granicach 2 miliardów starych złotych. Plus tam jeszcze coś tam, pomijając oczywiście to, co on dostaje w, no, tak powiem, te diety poselskie, tak? No i wiesz co, z jednej strony były fajne pieniądze, a z drugiej strony się przeraziłem po prostu, że i wtedy sobie uświadomiłem, dlatego wyszedłem z tego bagienka, uświadomiłem sobie, że te osoby idą nie po to, zresztą miałem takiego kolegę, który mówił, no nie udało się w biznesie, nie udało się gdzieś tam, no to trzeba do polityki iść. Słuchajcie, te osoby idą tylko w jednym celu tam, po kasę. Uświadomcie to sobie. No 90% tak, a reszta się przyzwyczaja po czasie jakimś, bo tam socjalizacja jest odpowiednia. Znaczy wygrywa ten, kto najwięcej wyżyle dla siebie i rodzinki i wiadomo. Ale wiesz, no niestety, to nie tylko jest kwestia tych pieniędzy, bo tak naprawdę to są małe pieniądze, bo duże pieniądze... Jest taki pan, który nazywa się Stonoga. Czy kojarzysz może takiego człowieka? Nie. Nie, no to proponuję tobie właśnie zerknąć, znaczy tak, on w tej chwili złożył doniesienie do prokuratury na, że tak powiem, świecznik polskiego establishmentu politycznego, tak lewicę generalnie, bo tego pana osadzono 4 lata w więzieniu, postawiono mu 100, chyba 14 bodajże, albo 118 zarzutów. No i co się okazało? Wszystkie te zarzuty sąd oddalił, a ten pan przesiedział prawie chyba 4 lata w więzieniu i że było, jeszcze byłoby ok, to przez pół roku sąd zapomniał przesłać do tego oddziału penitencjarnego, no, że ten pan jest zwolniony, także jest po prostu te zarzuty są bezpodstawne. W międzyczasie zmarła jego matka, która była 70-letnia kobieta, która podczas jednej z odwiedzin no jego tam podczas tego osadzenia po prostu no, miała tak zwane przeszukanie osobiste. No i ta kobieta pod wpływem takiego stresu po prostu, no nie wiem, czy to było serce, pomijam, że tak powiem, sposób, jaki zeszła, po prostu zmarła. No i cóż, co robi pan Stonoga? Pan Stonoga był człowiekiem, który współpracował z Andrzejem Leperem, tak a propos. Współpracował, znaczy w sensie takim, że był w tych, taka afera była, Koloseum, słynna afera. No słuchajcie, to nie chodzi o te bidne, że tak powiem, dotacje z
dla tych posłów, tylko to są tak olbrzymie pieniądze, o których przeciętny Polak nie ma pojęcia i one sobie były wytransferowane z Polski i popłynęły sobie, a to tylko jedna z No afer. właśnie. A dlaczego to się dzieje? Dlatego, że nie ma mediów, które to nagłaśniają, bo oni już się nawet tak rozbestwili, że po prostu wiedzą, że to tam już tyle idzie, że każdy się dorobi, tam najwyżej będzie artykuł, a on już jest ustawiony na, do końca życia. Tu sprzeda, tam odda. Nie jego, bo to państwowe, ale tu dostanie fajne wakacje i Mercedesika i zegareczek dobry, nie? No to czemu by nie sprzedać jakiemuś inwestorowi zagranicznemu? No nie, ale tak? Słuchaj, zegareczek akurat był modny w pewnym czasie. O zegarku mówiło się dużo w polskich mediach. No ja wiem, ale mówię, że to jest jedyna konsekwencja. Przepraszam, jest afera Amber Gold, jest miliardy ludzi oszukanych, znaczy przepraszam, setki tysięcy Polaków oszukanych poprzez państwo, które nie sprawdziło inwestora. Upadają polskie przedsiębiorstwa budowlane po euro, gdzie miało być największym sukcesem, ponieważ rząd nie sprawdził najważniejszego wykonawcy. No przepraszam bardzo. I nikt za to nie odpowiedział. Najważniejsza katastrofa smoleńska, ginie prezydent, cała świta, nic nie było zabezpieczone, nic nie wiadomo, sprawa umorzona. I tak naprawdę żaden urzędnik nawet z tytułu niedopilnowania spraw nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Ci ludzie się czują totalnie bezkarni, bo nie ma mediów, znaczy do tej pory nie było, na tyle silnych, żeby ludzi informować na bieżąco i wszystkie te afery punktować punkt po punkcie. Mikołaj, i wtedy obawiam się, czwarta że... władza, media, czwarta władza. No oczywiście, że tak. Polityka i media są, no niestety, no nie uciekniemy. Tylko chodzi o to, żeby podejść do tej polityki w nowy sposób. Czyli naszą polityką są media. Media są częścią polityki poprzez to, co pokazujemy. Będziemy po prostu mówić rzetelnie i na tej podstawie ludzie będą rzetelne wnioski dopiero wreszcie potrafili wyciągać. I także wybierać. Być może dzięki takim mediom pomógłbym panu Korwinowi dociągnąć do 15%, bo da się go trochę wypromować, jakby chciał współpracować, ja bym mu pomógł. Natomiast nie, no trochę pół żartem mówię, ale naprawdę uważam, że to Mikołaj, trzeba... jest kolejne pytanie, tak zejdziemy troszeczkę z tej polityki. Ja wiem, że ty jesteś politologiem, ale tak ucieknijmy od tego. Jest pytanie od Incognito, czy będzie u Mikołaja jakiś dział o UFO? Tak, to już nawet zostało zapowiedziane. Ja jestem człowiekiem renesansu, mnie interesuje wszystko. Mnie interesuje polityka, cena marchewki, cena zbóż, akcje, wszystko co wpływa na moje życie. A szczególnie na moje życie na pewno istnienie obcych cywilizacji wpłynęłoby w dosyć sposób bardzo konkretny. Dla mnie jest to temat ludzkości, jeden z najważniejszych, najbardziej zakłamanych, ukrywanych w bardzo wielu archiwach. Dlatego ja chcę odtworzyć archiwum Mix. W sensie chcę stworzyć archiwum Mix, to będzie jeden z portali tematycznych, który będzie się zajmował weryfikacją wszelkich doniesień o UFO, o dziwnych porwaniach, różnego typu przypadkach. Będziemy do tego podchodzić naukowo, po prostu będziemy oddzierać teorie, które są najmniej prawdopodobne, to po prostu zrecenzujemy w ten sposób, do tych najbardziej zbierzemy wszystkie zdjęcia najlepsze, wszystkie najlepsze materiały, żeby ktoś, kto wyrzucił wyzwanie nam, tym ludziom, którzy dopuszczają taką możliwość, to jest całkowicie naturalne, zważywszy na wielkość wszechświata, żebyśmy my mieli po prostu siłę argumentów, a nie żeby ktoś nam powiedział znowu, że to są jakieś teorie spiskowe. To by tylko znaczyło wtedy, że ktoś jest niewyedukowany, nie zna wszystkiego i w jednym miejscu możemy przynajmniej część tego zadania, wie, że wszystko ma być w jednym miejscu, ale chodzi o to, żeby jednak była taka sortownia, był taki weryfikator, gdzie wszyscy mogą się wypowiedzieć, każdy temat został obgadany, wszystkie punkty widzenia przedstawione, a jakby generalna prawda się sama obroni po prostu, tylko my musimy wreszcie być rzetelni w tym temacie i nie sprzedawać rzeczy, które są naciągactwami i tak dalej. Wiadomo, że są podrabiacze, wiadomo, że są cwaniaki, które chcą zarobić tylko albo jakąś dziwną wyśmiać temat, albo są dezinformatorzy, którzy to robią celowo za pieniądze często państwowe lub dziwnymi ścieżkami, żeby ośmieszyć temat. No, bo ludzie mają nie wiedzieć, masz żreć, masz pracować w korporacji, a UFO ma cię nie interesować. No przepraszam bardzo, jeśli oni korzystają z jakiejkolwiek obcej technologii, która mogła być na przykład dla nas zbawienna pod kątem wolnej energii, to jakim prawem to ukrywają? Jakim w ogóle prawem ktokolwiek ma prawo ukrywać jakikolwiek spodek? To nie jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. To jest żadna wymówka. Po prostu wszystkie akta powinny być jawne w tej sprawie, żeby nie było teorii spiskowych. Nie chcemy teorii spiskowych? Ujawnijmy wszystko. I to będzie jeden z także postulatów politycznych, który będziemy za pomocą naszych mediów i z archiwum Mix, które stworzymy, kierować także do naszych przedstawicieli, bo jeśli są naszymi, to powinni nas słuchać także i odpowiadać na nasze działania w sposób pozytywny, bo po to jest państwo, żeby to załatwiać w sposób pozytywny, nie, że my jesteśmy jakimiś niewolnikami. Słuchaj, Mikołaj, jest takie stwierdzenie, Mark 07 pisze, że nie jesteś człowiekiem renesansu, bo renesans to był właśnie początek zaplanowany przez masonerię nowej ery, niewolnictwa nowego ciemnogrodu. Jak do tego się ustosunkujesz?
Kolego drogi, to chyba nie znamy renesansu, bo jeśli ty uważasz, że iluminaci każdą twoją ścieżkę życiową szkicują, no to faktycznie jesteś ich niewolnikiem. Przede wszystkim ludzkość co jakiś czas objawiała pewne etapy rozwoju, to nawet w obserwując nawet literaturę, w sztuce, to jest absolutnie, że są pewne cykle, że w pewnym sensie ludzkość albo najpierw jest lewopółkulowa struktura, technika bardziej zrozwijana, potem wybucha taka ekspresja, takie bardziej żywiołowe są epoki, bardziej kolorowe, potem znowu taki epoka bardziej technokratyczna. To są pewne naturalne cykle i jednym z takich pośredniowieczu, po tych wiekach największego strachu przed szatanem, przed piekłem, który wykrywał Kościół katolicki, była taką epoka renesansu, która wielu wspaniałych myślicieli płonęło na stosach za to, że mówili, że wszechświat jest wielki, że są gwiazdy i że tam jest życie. Przypomnę, był Leonardo da Vinci, było wielu innych fajnych przedstawicieli, którzy naprawdę ruszyli pewne sprawy i poruszyli to. To masoneria to w ogóle jest temat rzeka, nie chcę się poruszać, bo jeśli ktoś mówi, że cała masoneria jest zła i w ogóle wszystko, co jest mason, to złe. No to znaczy, temat masonerii to taki on tej londyńskiej, że tak powiem, oddziału tutaj, to któregoś dnia chętnie ci podeślę materiał. Także... Tak, ale wiesz, tu jest taki mit, że wszystko, co masoneria, to jest złe. Nie? Ja w ogóle, to jest w ogóle podejście, w ogóle nie bada... Nie, słuchajcie, kiedyś masoneria przechowywała wiedzę, którą Kościół katolicki próbował zniszczyć. To wcale nie było takie jednoznaczne. To była grupa ludzi, która wiedziała coś więcej o wszechświecie, o planetach i tak dalej, czy o pewnych tajemnicach. Tak a propos, wszemi wobec chcę powiedzieć, że miałem członka w mojej rodzinie, który był masonem, mojej babci brat, tak przy okazji. No to czyli co, że on był iluminatem, nie? Złym był, nie? Nie, nie, nie. On akurat był człowiekiem dosyć, tak powiem, na tamte czasy, bo to wiecie, to bardzo, bardzo dawno było, człowiekiem, który był nawet w Legii Cudzoziemskiej, także no, sporo przeszedł, tak powiem. Nie no, wiesz, ja oczywiście żartowałem. Chodzi właśnie mi o to, że nie można na to tak patrzeć, to trzeba zrozumieć całą historię ludzkości, czym była masoneria, kiedy powstała, że jest to pewna kontynuacja, pewne przemycane była wiedza pewnego typu. Oczywiście, ja wiem, że te środowiska zostały też zinfiltrowane i potem masoneria nieświadomie została wpisana w tą całą kompozycję, powiedzmy, nazwijmy to globalnej elity. Znaczy nie, masoneria była w pewnym momencie wykorzystana jako narzędzie, do przejęcia pewnych działań, które się toczą tu od tysięcy lat, milionów lat może nawet, tak? Dokładnie tak. Znaczy po prostu wykorzystano ten moduł w sposób taki korzystny dla systemu, nie? Że to jest takie stowarzyszenia ludzi, którzy niby sobie tam coś mówią, żeby to... I oni to po prostu zinfiltrowali i w ten sposób zakulisowo stworzyli sieć pewnych powiązań, bo zawsze ta piramida Illuminati, jeśli patrzeć na nią wzorcowo, teoretycznie, to polega właśnie na tym, że szczebel niżej nie wie do końca, w czym uczestniczy, tak, że jest manipulowany. I to trzeba zrozumieć. Więc nie ma się co tam podniecać, czy ktoś jest mason, czy nie mason. To jeszcze nic nie znaczy, absolutnie nic to nie znaczy. No właśnie. Zerkam tu na czat, wiesz, że tak są jakieś tam stwierdzenia, a może jakąś konkluzję, tak będziemy dobijać, bo już no, mija półtorej godziny. No, chyba, że chcesz, tak powiem, masz dzisiaj jeszcze power, bo wiem, że cały dzień pracujesz, to ja mogę 5 godzin, bo takie audycje się tutaj odbywają, także któregoś dnia zaprosimy cię na taki maraton i zobaczymy koło trzeciej w nocy. Tak, no ja właśnie jestem trochę zmęczony, więc proponuję tak, jeszcze jedno, jeżeli jest jakieś dobre pytanie, a jak nie, no to już bym po prostu jakąś końcówkę tylko coś powiedział i muszę się powoli zbierać. No to Mikołaj, no to konkluzja jakaś, ale taka konkretna, konkluzja tak, żeby się te osoby, które w tej chwili oglądają nas i słuchają, żeby one przyszły na tego 5 czerwca, bo to tu trzeba powiedzieć, to trzeba, o tym trzeba przypomnieć, 5 czerwca rusza telewizja Nowego Świata, tak? Tak jest, czas przebudzenia wraca, ale ja wracam zupełnie inny, to znaczy wreszcie prawdziwy. Ja wreszcie zrozumiałem, co chcę osiągnąć, jaka jest ta moja wizja tej mojej, akurat tej projektu, tej mojej telewizji. I zapraszam wszystkich, bo będziecie mile zaskoczeni, będzie to na pewno ciekawe, będzie to różnorodne. Nic, co do tej pory oglądaliście, nie było tego w sieci, ponieważ ja chcę prowadzić telewizję na żywo, to znaczy... W dużej mierze po prostu życie pisze te scenariusze, jest oczywiście ramowy plan, co trzeba powiedzieć, co trzeba zrobić i co przedstawić, ale będziemy te informacje w zupełnie inny sposób przekazywać. I to jest takie tylko gadanie, bo tak naprawdę musicie zobaczyć to sami. W każdym razie podczas tej audycji na pewno będzie wiele ciekawych tematów, które niektórych mogą boleć, bo będę jeszcze też musiał w pewnym sensie, ja będę wskazywał patologię tego środowiska, będę je wyśmiewał. Będę zdecydowany, będę po prostu też prowokował do myślenia,
I na pewno chcę zrobić dużo szumu, nie ukrywam tego, że po prostu chcę zrobić szum, żeby czasami, żeby pobudzić do myślenia, trzeba po prostu trochę tupnąć nogą, zwrócić uwagę, żeby ktoś chwilę zwrócił uwagę na to, co ja mówiłem w tym środowisku od 3 lat i teraz to podsumuję. Co jest potrzebne, jak możemy to fajnie zrobić nowocześnie. Ta telewizja to jest zupełnie inny sposób podejścia do w ogóle przekazu medialnego. To chcemy wykreować, pokazać, że to może być sztuką za naprawdę też niewielkie środki, ale zaczyna się wszystko małymi kroczkami, a potem docelowo tworzymy swoje miejsce pracy i wszystkich ludzi zdolnych, rzetelnych, którzy czują to, co mówię i poczują to, jak zobaczą te ogłoszenia o Telewizji Nowego Świata, zapraszamy na pokład, bo tworzymy sobie miejsce pracy, żeby spełniać nasze marzenia o przekazywaniu informacji, o realizowaniu się, tworzeniu rzeczy, które przyczyniają się do rozwoju świadomości i naszego środowiska. Także ja zapraszam, ja działam cały czas tutaj w Poznaniu, ale koordynuję pracę ludzi z całego kraju, więc jestem wszędzie po trochu. To tyle, zapraszam serdecznie. No, dzięki Mikołaj za dzisiejszy pobyt. Najmniejszy to jest na świecie. Mam nadzieję, że nie ostatni, już drugi, tak? Także trzeci będzie takim, wiesz, powerem. Mam nadzieję, że tam się w okolicach twojego pierwszego, że tak powiem, odpalenia portalu i strony się tam pojawię. No i podejmiemy jakąś współpracę, jakieś takie rzeczy, które faktycznie wpłyną na tą naszą cywilizację, w której w tej chwili mieszkamy sobie tam i żyjemy, co prawda w nieco różnych miejscach, ale ta informacja będzie przepływać między tym miejscem, gdzie ja jestem, a tym miejscem, gdzie ty w tej chwili. A Poznań jest takim miejscem, gdzie takim, no, prawie że sercem kawałeczek od Poznania. Tak? Ja też taka poznańska pyra jestem, także wam się przyznam. Także to jest moje... No to może dlatego nam się łatwo dogadać. Ja tylko jeszcze powiem, że oczywiście zawsze chętnie będę twoim gościem i my już współpracujemy. To właśnie jest przykład tej współpracy. Na razie tyle, ile sobie możemy pomóc, to sobie współpracujemy. Będę miał większe możliwości, będziesz miał ty. To my współpracujemy na wspólnych tematach jeszcze w bardziej skoordynowany sposób, a reszta będzie w naszej indywidualnej rękach i to jest uczciwy układ. I tym taki będę proponował wszystkim. No, dzięki Mikołaj. Trzymaj się do najbliższego spotkania. Cześć. Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam ciebie. Miłego wieczoru czy nocy. No, cześć. No tak, moi drodzy, Mikołaj Rozbicki i jego Telewizja Nowego Świata, która ruszy 5 czerwca 2014 roku. Zapiszcie sobie tą datę, bo może się dziać. No i co, to tyle, moi drodzy, w najmniejszej telewizji na świecie. Ja was zaproszę na jutro. Mam nadzieję, że już nie będzie problemów z żadnym streamem, z żadnym jakimkolwiek działaniem tych, którzy usiłują nam tutaj troszeczkę przeszkadzać. Pozdrawiamy służby specjalne. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do jutra. Do 21:00 GMT. Cześć.